Hello guys, witam Cię Plutko z tej strony. Słuchajcie, jaki jest temat na dzisiaj? Temat jest dla Was, może dla większości z Was, bardzo niewygodny i taki, prawda, ale bardzo praktyczny, wydaje mi się. A mianowicie, jak czytać harmonię, akordy po kapotastrze. Więc wiecie, nawet sobie tutaj zapnijmy, prawda? Na szóstym jest, tak? Na szóstym. Więc wydawałoby się, że jakaś dziwna sprawa. Więc jak widzicie, ja gram opalcowanie C, A, F i G. Z tym, że jak założę tego chłopaka tutaj, to już nie jest C, A, F i G. Chciałbym właśnie powiedzieć kilka słów, jakie to są akordy, jak to znaleźć szybko, bez problemu, bo przyszedł basista, ty siedzisz, prawda, z kapotastrem tutaj. Basista mówi, no fajne akordy, a jak je grać, jakie te akordy grasz, powiedz mi. Więc żeby w tej sytuacji nie być zaskoczonym, prawda, żeby mu powiedzieć, więc chciałbym powiedzieć wam, jak ja to robię, żeby czytać harmonię po kapotastrze, ok? Słuchajcie, nie ulega żadnej wątpliwości, że aby czuć się swobodnie w tej materii, trzeba znać ciąg chromatyczny dźwięku. Co mam na myśli, że H, C, Cis, D, Dis, E, F i tak dalej, prawda? To musimy znać niestety. Więc te wszystkie cisy i bemole, jak idziemy w tą, to ma końcówkę is międzypośrednie, jak idziemy w tą, to jest z bemolem, dźwięk obniża się. I prawda, zazwyczaj C, D i coś jest po środku, D, E, coś jest po środku, E, F nie ma nic po środku, prawda, i nie ma nic pomiędzy H i C, naturalne półtony są tutaj. Więc trzeba czytać, prawda, ten ciąg chromatyczny z każdego miejsca. E, F, Fis, G, Gis, czy stąd S, E, F, Fis, G. To trzeba wiedzieć. Bardzo wskazane jest, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jakiś czas temu, kilka lat temu ja zrobiłem wideo, jak czytać gry w gitary bez nauki na pamięć czegokolwiek. Więc co mnie do tego skłoniło, wiecie, bo jak ja widzę taki schematyczny, graficzny obraz gryfu i popisane dźwięki przy każdym progu nazwy, to wiecie, ja dostaję normalnie epilepsji, dostaję, jak coś takiego widzę. To można inaczej zrobić bez prawda, uczenia się czegokolwiek na pamięć. Więc jak prawda, to macie opanowane, to bardzo dobrze, jeśli nie, to trzeba to jednak chyba znać, moim zdaniem. Jeśli nie, to odsyłam do swojego filmiku, jak w tym się poruszać, jak nazwać każdy dźwięk na gitarze. Jak widzicie tu, ja to powiedziałem, to nie z pamięci. Ja patrzę na gryf i czytam gryf. To jest czytanie gryfu. W tym miejscu cis, d, dis, e. W tym miejscu h, c, cis i tak dalej. To mi nie robi problemu. Chcę, żeby wy to tak samo czytaliście gryf. To jest bardzo pomocne, zanim przejdziemy do następnego etapu naszego czytania akordów po kapotastrze. I druga sprawa. Bardzo ważną rzeczą jest, aby jak znacie ten ciąg chromatyczny, to już wtedy dużo łatwiej jest znaleźć root notes w dowolnym akordzie. Więc wszyscy wiemy, że to jest C. Prawda? To jest A. To jest G, E. Ja przygotowałem tu, to znaczy ja sobie zapisałem te akordy, które chcę zagrać. Jak widzicie, tu nie ma nic ciągu chromatycznego, to ja naprawdę mówię tak, jak widzę z gryfu na żywo, bez nauki niczego. To ja zapisałem sobie cztery pochody akordów, więc na którym chcę się skupić, więc to, ten pierwszy to jest C, A, mol, E, F i G, drugi jest G, E, mol, C i D, trzeci jest A, Fis, D i E, prawda? Więc to, co mam zapisane, naprawdę, uwierzcie mi, ja tu nie mam żadnych ściągawek. Więc to są te akordy. I chciałbym, żebyśmy w każdym akordzie z tych, które zagrałem tu, musimy wiedzieć, gdzie jest root note. Tego przejdzie się ciągu chromatycznego i tego, gdzie jest root note, Nie przewiniemy, nie skipniemy tego. To jest potrzebne, żeby czytać po kapotastrze, wiecie. Mhm. Więc
Ja nie wiem, czy to nam starczy czasu, żeby dojść do czytania po katastrze. Może najpierw tylko jeszcze do Rut Noc zwróćmy uwagę. Więc C. Tu jest i tu jest, bo tu są dźwięki C. Dlaczego ja wiem, że są dźwięki C? Bo ja znam chromatyczny układ dźwięków. Dlaczego ja znam? Bo się nie uczyłem tego na pamięć, tylko widzę gry, prawda? I sobie kalkuluje, powiedzmy. To nie ma żadnej kalkulacji w tej chwili, prawda, po tylu latach. Ale to wymaga takiego przeliczenia, prawda, tej skali. Więc C jest tu i tu. W amol, Rut Noc jest pusta struna. To pewnie wiecie, bo pusta struna jest tam. Tu też Rut Noc mamy na drugim progu trzeciej. W F, to wiemy, bo tu jest F, to tu F mamy, tu F mamy, tu F mamy, prawda. W G, oczywiście tu G mamy, pustą strunę G mamy. G mamy na trzecim progu pierwszej, prawda? Więc to jest istotne, gdzie te Rut Noc. Przejdźmy do drugiego ciągu akordu. A, tu się drugi od G zaczyna się, czyli już mówiliśmy. Potem jest E. Gdzie jest B Rut Noc? Pusta struna, szósta oczywiście. Tu mamy postą, prawda? W C. Mówiliśmy już, prawda? Tu. Trzeci próg, piątej. W D nie mówiliśmy. D. Rut Noc jest pustą struną tutaj, prawda? Ona jeszcze jest przed akordem, przed nie ma palca, jest pusta. I oczywiście ma Rut Noc tu na progu trzecim struny drugiej. Następna seryjka akordów A. O, tu jest ciekawe. Tu jest nasz Rut Noc, piąta struna. Tu jest nasze Rut Noc. Możemy tutaj też, prawda? Jak zrobimy takie, a długie. Ale nieważne, na razie tylko to sobie popatrzmy. I tu już wiecie, tu zaczyna się przy fism, prawda? Jak wiemy, że to jest E. Ciąg chromatyczny mi powiedział, że jak ja pójdę z tym i przesunę tą tu, to będę fis miał, prawda? Bo to zawsze między E, F i G jest coś. Nie ma niczego między E, F i H, C, a tu jest, prawda, te bemole, te wszystkie zdarzają się pomiędzy tymi naturalnymi dźwiękami. Więc to jest fis. To jest Rut Noc na drugim progu, jest tutaj też Rut Noc. Dlaczego ja wiem? Bo ja widzę ciąg chromatyczny. I dlaczego widzę? Bo się nie nauczyłem go na pamięć, tylko czytam gry. Jest to tak jak książkę. O, tak jak książkę. Prawda? Potem D. D już mówiliśmy. I E-dur. No to wiemy, tu jest D. I teraz już przejdźmy do sedna sprawy. Załóżcie, że wiecie ciąg chromatyczny i wiecie Rut Noc. Więc sobie postawmy, żeby było śmieszniej, na szóstym, prawda? Taki dziki próg. I zagrajmy sobie nasz pierwszy ciąg. C, A, mol, F i G. Czyli to jest w tym momencie C. Oczywiście mówię o opalcowaniu. Zaraz przejdziemy do tego, jak te akordy. Opalcowanie C, dur, opalcowanie A, mol i F i G. Prawda? I teraz. Jak wspomniałem, ja widzę gryf, ja czytam gryf. Jak się tego nauczyć? No trzeba wiedzieć kilka spraw. O jakich spraw? Ja mówiłem o tym przed kilku laty. Ale teraz, jak ja patrzę na gryf i patrzę na to, co to mam ustawione, to wiem, że tu mam C, prawda? Jak mówiłem przed chwilą, w C Rut Noc jest tu i Rut Noc jest tu. Ja szybciutko sobie kalkuluję. Więc widzę, że tu jest E, dźwięk E, tu jest F, tu jest fis. Więc już wiem, że ten dźwięk, tu jest oktawa mego fisa, więc w C Rut Noc jest pod trzecim palcem. Ja wiem, że to jest fis dur. Prawda? Następnym akordem jest tu. Do amol grałem. Więc co jest w amol Rut Noc? Jest dźwięk piątej struny. Tu mam piątą i ten dźwięk, prawda? Więc ja szybciutko patrzę na piątą, co mam tu przyciśnięte. Mam przyciśnięte dis. Czyli już wiem, że to jest dis mol. Dlaczego wiem, że tu jest dis? Bo ja czytam gry. Niczego się nie uczyłem na pamięć. Naprawdę. Jest dis. Następnym jest F. Więc ja stawiam F. I patrzę, co ja tu przyciskam. Więc wiem, że w F tu ten pierwszy palec mi mówi o Rut Noc. I widzę bardzo prosto, że to jest dźwięk H, czyli socjalistyczne H, czyli demokratyczne i wolnościowe B. Dla mnie H. I następnym akordem po F jest C. Więc ja szybciutko patrzę, co jest
ród noc przy tym układzie palców, przy tym opalcowaniu, więc wiem, że jest ród noc ta tutaj w G, tak jak pokazywałem przed chwilą, prawda, wcześniej, więc tu jest ród noc i szybciutko liczę, tu jest H, C, Cis, ok? Czyli wracając, ja tu teraz to muszę sobie zapisać, więc ja tu mam pierwszy akord, jest Fis mi teraz, drugi akord jest Dismol, Dismol. Trzeci akord, ten, który się przełożył na z F, to jest ten, czyli komunistyczny Hadur. I ostatnim akordem jest G, tak G. Więc tu w tym układzie, ten układ palców G da mi HC Cis. Cis. Ok, i teraz uwaga, zdejmuję to, sprawdzam, czy ja przeczytałem dobre akordy, więc ja przeczytałem Fis, Dis, Ha i Cis, ok? I gram tu sobie, pierwszy jest durowy, drugi mol, dur i dur, więc Fis do Dis mol, do Ha i do Cis, dur. Cis, dur mogę tu? Mogę tu. Prawda? Słuchajcie, co się tu stało? Ja przeczytałem akordy, które grałem, te, po kapotastrze. Okej? Okay? Teraz, żeby było śmieszniej, postawmy kapo na czwartym. Jeszcze przeróbmy, nie będziemy przez wszystkie trzy pochody szli. Jeszcze przeróbmy ten. Więc tu jest, drugi jest G, ten drugi, więc zagrajmy ten, prawda, jak to było, bez kapo. G, E-mol, C, D. Prawda? Więc pomóżmy sobie kapo dla śmieszności tutaj. Ok, przychodzi basista. Gramy te same akordy, ten sam układ palców. Ja. Zaraz. Gramy. Prawda? G, E-mol, C i D. Teraz zobaczmy, jaki to nam praktycznie dało, jakie akordy. Więc grałem G, E-mol. Więc w G pamiętam, że tu moja root noc jest. Ja widzę, że tu jest dźwięk H. Ja sobie zapiszę. Tu zapisałem tylko naprawdę, słuchajcie, ja to widzę na grypie. Wy też tak macie to widzieć. Ja tylko zapisałem te, które przetransponowane. Na drugiej stronie sobie napiszę, że tu mamy ten moje G robi teraz za H-dur. Co tam było? E-mol. To był ten ciąg. E-mol. E-mol robi za gismol. H. Gismol. E-mol. C. C robi za e-dur. Dlaczego? Bo tu jest e po trzecim palcem i tu jest e, moje root notes. Czyli e. H. E. H. Gis. E. I ostatnim było D. Teraz, jak mówiliśmy, tu pusta struna. Moja pusta struna jest w tej chwili tu pod kapo, prawda? Moją pustą struną w tej chwili nie jest pusta struna, jest dźwięk Fis. To ja zapisuję sobie te świeże akordy, bo wiecie, normalnie to bym grał pewnie bez zapisywania. Nie chcę tu się przed wami, prawda, dać plamy. Więc jeszcze raz sobie to jest H, bo tu jest mam H, prawda? Drugi jest E-mol, czyli ten jest E-mol. W E-mol, no to tu struna ta mi mówi, czyli to jest Gis-mol. Następnie grałem C-dur. Tu jest root noc i tu jest root noc, więc ja widzę, że żeby nie wiem co, to jest root noc, piąty próg, prawda? Tak jak się gitarę stroi. I następny jest ostatni D. Tu jest D, więc tam mówiłem, że pusta struna. W tym momencie pustej struny nie mamy, ale mamy próg czwarty. W tym momencie na czwartym progu mamy dźwięk Fis. Dlaczego ja wiem, że dźwięk Fis jest? Bo ja czytam gryf. Ja się niczego nie uczę, bo ja wiem, że po pustej D jest Dis, potem idzie EF, po F idzie Fis. Prawda? Czyli tu jest on, mój ród pod palcem, pod kapo, więc jak tu dołożę akord? Mam Fis. W środku mamy tu Gismol, czyli mamy, zdejmujemy, wiem, nasza harmonia po kapo jest Hadur, Gismol, E i Fis. Zobaczmy. Hadur, Gis, przepraszam, no zagrajmy, to nie dociskam, Hadur, Gismol,
prawda? Czyli to, co było pod kapą. Okej. Okay. Słuchajcie, to możemy, wiecie, możemy dowolnie sobie postawić. Jeszcze możemy ten czwarty akordy zagrać i przeanalizować, ale myślę, że to już nie jest konieczne. Więc reasumując, słuchajcie, po kapo, jeżeli położymy sobie kapo tutaj, prawda, żeby nie za ciasno było i zagramy na przykład taki akord. Pamiętamy, że w tym akordzie root notes nam dawała piątą, no właśnie. Zagraliśmy taki akord. Gdzie jest root notes, która mówi o nazwie akordu? Jest piąta struna, ok? Pusta. Jak ja zrobię tutaj, więc nie mam piątej, ale w tym miejscu mam próg siódmy. Na progu siódmym w tym miejscu jest dźwięk E. Czyli jak ja zrobię to, resztę tego akordu, mam E-dur. Prawda? I to jest cała sprawa, żeby czytać kapo. Akordy po kapo. Trzeba znać ciąg chromatyczny dźwięku i trzeba wiedzieć, który dźwięk decyduje o nazwie akordu w układzie, prawda? Jeżeli to znacie, no to już powiecie swemu basiście akordy w dowolnym miejscu kapo. Dziękuję. Wyłączyła mi się kamera. Dziękuję za wasz czas. Take care, guys. Bye, bye.